wyjechaliśmy na wieś, może nie tak zupełnie daleko. Natomiast tarpan od samego początku był samochodem pomyślanym dla rolnika. Fabryka samochodów rolniczych, tak brzmiała pełna nazwa fabryki, w której był produkowany. To była fabryka, która powstała w miejscu, w którym wcześniej remontowano ciężarówki, w którym były naprawy. Natomiast ambicją nie tylko pracowników tego warsztatu, ale także całej, można powiedzieć, Wielkopolski było to, żeby budować samochód. W latach 70. już budowano samochody osobowe, samochody małolitrażowe, samochody ciężarowe, samochody dostawcze. I poznaniacy wymyślili sobie, że jest taka luka, żeby produkować samochody rolnicze. Mimo że na Żeraniu potem przeniesiono produkcję do Bielska, produkowano Syrenę R20, Syrenę Bosto, czyli takie samochody bardziej uniwersalne, to jednak była potrzeba samochodu takiego z myślą od samego początku skonstruowanego dla rolnika. Samochodu, który będzie uniwersalny. Dlaczego uniwersalny? Takiego, który zastąpi troszeczkę furmankę, czyli takim, którym będzie można, rolnik sobie pojedzie w niedzielę do kościoła z całą rodziną, a jak będzie trzeba, to w tygodniu normalnie będzie jeździł na pole, woził rzeczy. Wiadomo, ciągnik ma trochę inne potrzeby. Tarpanem nie zaora, nie przywiezie pełnych plonów. Natomiast w gospodarstwie rolniczym jest wiele takich funkcji, które są niezbędne właśnie dla samochodu dostawczego. Dzisiaj takie funkcje spełniają samochody typu Toyota Hilux, Nissan Navara, natomiast wtedy my nie mieliśmy takich samochodów i poznaniacy stwierdzili, że oni zrobią samochód. Był jeden producent silników, który mógł się nadać do tego samochodu, czyli to była fabryka samochodów osobowych, producent silników jeszcze do Warszawy. Silniki z Warszawy były w Żuku i w Nysie. Natomiast Nysa i Żuk były takimi samochodami stricte furgonetkami, samochodami mikrobusami, takimi samochodami, które dla rolnika nie do końca były takie jak trzeba, bo potrzebny był samochód troszeczkę inny i taki właśnie jest tarpan. Sylwetka tarpana, takiego naszego dostawczaka, troszeczkę inaczej wygląda niż taka klasyczna sylwetka samochodu dostawczego, ponieważ tarpan był zupełnie innym samochodem niż Nysa czy Żuk. Ten samochód miał trochę inne zadanie. Stąd jak spojrzymy na niego z boku, to widzimy dokładnie, że jest wyodrębniona trzecia bryła, która jest jakby miejscem, gdzie znajduje się silnik. Inaczej niż w Żuku czy Nysie, gdzie siedzimy prawie nad silnikiem, tutaj siedzimy zdecydowanie za silnikiem. Pozycja przypomina nam, za kierownicą przypomina nam taką pozycję w samochodzie terenowym, ewentualnie w samochodzie dostawczym, nieco wyższym. A niektórym, którzy będą bardzo chcieli się dopatrywać analogii, nawet w pozycję w SUV-ie. W tym samochodzie mamy kabinę dla 6 osób, plus bagaż, ewentualnie kabinę dla 3 osób i dużo więcej bagażu. To, co wyróżnia tarpana od innych samochodów, to jest przesuwana ściana grodziowa. Co to oznacza? Że w zależności od potrzeb, albo jedziemy w 3 osoby, mamy dużo przestrzeni ze sobą bagażowej, albo jeżeli nam bardziej pasuje, potrzebujemy kogoś zabrać, możemy zabrać 6 osób, a z tyłu mieć nieco mniej bagażu do zabrania. To było bardzo ładnie narysowane na dworze. Niestety rzeczywistość okazała się dużo bardziej koszmarna i zderzenie z nią spowodowało, że tarpan wygląda tak, jak wygląda, a podchodząc do niego coraz bliżej widzimy bardzo dużo mankamentów. Fabryka korzystała z tego, co miała. Nie mieliśmy możliwości zaprojektowania specjalnych lamp, specjalnych, nie wiem, zderzaka zupełnie innego. To wymagało pieniędzy. Tych pieniędzy nie było, więc zrobiliśmy z tego, co mamy. Zderzak jest z Warszawy, pick-up, boczny kierunkowskaz tutaj z Poloneza, przednia lampa ze Spolona to jest duży Fiat, klamki też duży Fiat i tak naprawdę tarpan jest zbieraniną bardzo wielu samochodów, tego co było na polskim rynku. Ale to jest właśnie domena gospodarki centralnie sterowanej, czyli gospodarki, gdzie jest jeden producent silników, jeden producent alternatorów, i on musi dostarczyć dla wszystkich. Z jednej strony ułatwia to serwisowanie, ponieważ szukając rozrusznika czy innego elementu wiemy, że na rynku dostępne są 2 czy 3 modele od tego samego producenta.
Natomiast projektując samochód, jesteśmy często ograniczeni do tego, co jest dostępne na rynku. Mówiąc o tarpanie, często słyszę taką historię na temat spasowania nadwozia i tolerancji ramy, która dochodziła do 4 cm. 4 cm to jest bardzo dużo i dzisiaj można powiedzieć, że takie wartości są nieakceptowalne w żadnej dziedzinie. Jedynym miejscem, które mogło zgubić te 4 cm, był wieloklin na wale, który wchodził w skrzynię biegów. I w zależności od tego, jak zmontowana ta rama była, to ten wieloklin mógł nawet 4 cm być płciej włożony od docelowego miejsca. Czym to się objawiało? Taki tarpan w momencie, kiedy wyskoczył, ja podczas jazdy po nierównym gruncie wyskoczył gdzieś, nagle okazywało się, że wał wypadał i w momencie, kiedy on spadał na ziemię, dochodziło do wypadku. Co zrobiła fabryka? Pewnie dzisiaj zwrócono by większą uwagę na jakość. Wtedy spawano specjalny łącznik, taki jakby korytko, do którego spadał wał w razie wypięcia. Historia tego egzemplarza, jak większości samochodów, które pewnie kupiliście, zawsze zaczyna się od jakiegoś momentu, od jakiegoś impulsu. Dla mnie impulsem do zakupu całego samochodu było zdobycie literek na maskę. Te literki, które w tej chwili dumnie prezentują się na masce tego samochodu, kiedyś były dobrem niezwykle trudno zdobywalnym i stwierdziłem, że pewnie się nie uda. Natomiast w pewnym momencie kupiłem, udało się i wtedy zaczęły się poszukiwania samochodu, do którego te literki można by dokupić. Szukałem egzemplarza, który nie dostarczy zbyt dużo problemów podczas remontu, takiego, którego nie będzie trzeba w całości odtwarzać. I taki egzemplarz w pewnym momencie pojawił się na portalu ogłoszeniowym. Długo trwało, zanim zdecydowałem się zakupić ten samochód. Chwilę trwało, zanim dogadałem cenę, zanim dogadałem, co w tym tarpanie jest do zrobienia. I troszeczkę kupiłem go w ciemno, ponieważ znajdował się w najdalej odsuniętym miejscu od Warszawy, czyli w Kamieniu Pomorskim. Jak zobaczycie mapę Polski, wykręcicie cyrklem, to jest to jedno z dalej położonych miejsc. Samochód był zdrowy, miał 30 kilka tysięcy i nieźle rokował. Remont samochodu zaczął się w miarę spokojnie, bez większych kłopotów, od normalne poszukiwanie części, elementów, które trzeba spasować. Kłopoty zaczęły się, gdy próbowałem te elementy, które zdobyłem, przypasować do samochodu. Legendarna jakość spasowania tarpana pokazała, co to znaczy pasowanie po polsku. Drzwi za długie o 2 cm, maska za szeroka, błotnik, nie zgadzają się linie przetłoczenia na masce z liniami na tylnym błotniku. Ale takim szczytem wszystkiego była ściana grodziowa, o której już wam wspominałem. Ta rzecz, którą, można powiedzieć, szczyciliśmy się, bo to była takie nowatorskie. Ta moja była mocno zgniła, może zgniła, zniszczona. Rolnik, który nią jeździł, troszeczkę jednak towaru na nią pakował i wtedy okazało się, że ta nowa, idealna przegroda, niestety, ta przegroda była za wąska o 4 cm. To legendarna jakość spasowania, słynne 4 cm tarpana. Ale właśnie tak było i co zrobić? Myśleliśmy, może poszerzyć, może zmienić troszeczkę, ale stwierdziliśmy, że może zobaczyć i zostawić, jak ten samochód był spasowany. Za chwileczkę wam pokażę podczas przekładania tej ścianki grodziowej, jak to wygląda, to spasowanie. Natomiast samochód został skończony, odmalowany. Teraz kolor, jaki widzicie, jest to oryginalne malowanie, na jakie malowano tarpany na specjalne wydarzenia. Takim specjalnym wydarzeniem na pewno były targi poznańskie, na które przygotowano właśnie taki prototyp, taki egzemplarz, który dumnie prezentował się, pokazując możliwości polskiego przemysłu. Zobaczcie, jak wygląda przestrzeń bagażowa w momencie, kiedy samochodem jedzie 6 osób. 1,20 m, ale wystarczy to, żeby przewieźć kilka towarów na targ. Nadwozie, kabina dla 6 osób, tylko dwoje drzwi. Natomiast zobaczcie, jak wygodnie się wsiada. Po odchyleniu tylnej przedniej kanapy dostęp na tylną jest bardzo łatwy. Dlaczego on jest nam tak potrzebny? Ponieważ będziemy przestawiali przegrodę. Najpierw podnosimy siedzisko. To jest takie dosyć oczywista rzecz.
które tutaj nam zjeżdża na dół. Następnie musimy odblokować przegrodę na dole i na górze. I wtedy ona niestety wypada. Wypada właśnie z tego powodu, o którym mówiłem, że jest za wąska. Na szczęście nauczyłem się już z tym radzić. O, o, prawie dobrze. O, tu na górze już siedzi. Teraz już tylko na dole. I proszę, mamy wygodny samochód dostawczy dla trzech osób i zobaczcie, ile mamy miejsca na pace. Piękna, ponad dwumetrowa paka, dodatkowo przeszklona, tak żeby nam było jaśniej, abyśmy mogli coś doświetlić, zobaczyć, co wozimy. Ręce brudne, bo się napracowałem, ale widzicie, o co chodzi. Idealna robota dla kogoś, kto kocha takie samochody. Przyczepa, jak pewnie wiecie, w Polsce jest czymś bardzo ważnym i o ile na zachodzie Europy często inni producenci oferowali przyczepy do samochodów, które uzupełniały, natomiast tutaj ta przyczepa została zaprojektowana od samego początku w fabryce, od samego początku tak, aby stanowiła monolit, można by wręcz powiedzieć, z samochodem. Zobaczycie, jak linie z samochodu przechodzą elegancko na linię przyczepy, jak to wszystko ładnie ze sobą współgra. Rozwój motoryzacji w Polsce objął swym zasięgiem tereny wiejskie. Dotyczy to w pierwszym rzędzie samochodów osobowych, ale wzrost produkcji roślinnej i zwierzęcej zmusza do wprowadzenia w indywidualnych gospodarstwach rolnych samochodów, analogicznie jak dzieje się w to dużych gospodarstwach państwowych czy spółdzielniach. Tak właśnie, tarpan był samochodem dla rolnika, nie bójmy się tego powiedzieć. To była taka furmanka zmotoryzowana. Zobaczmy, jak jedzie taka furmanka. Nie musimy mieć przynajmniej lejcy, możemy spróbować. Silnik, który został wyremontowany w tym tarpanie, zaskakuje tym, że on naprawdę działa. 32 tysiące, tyle ma ten tarpan przebiegu, niewiele więcej niż w momencie, gdy go kupiłem, niewiele więcej niż w momencie, kiedy przestał jeździć. To jest jeden z czterech tarpanów, który ma i każdy z nich miał przebieg między 30 a 40 tysięcy. Z czego to wynikało? Ta fabryka w Antoninku, nie wiem, czy mnie naprawdę słychać, takie zawieszenie, co zrobić, taki mamy klimat, sorry. Jedziemy tarpanem, naprawdę, może przestanę się oszukiwać, naprawdę nie jedzie się dobrze, jest głośno, trudno trafić w ulicę. To jest naprawdę najgorszy polski samochód w porównaniu z Nysą, Żukiem, Polonezem, nawet Syreną. Jazda tym samochodem dostarcza trochę innych doznań. Ja wolę jednak rozkoszować się połukanymi kilometrami Poloneza, niż szukać biegów w tarpanie, albo walczyć ze skrzynią biegów, hamulcami, trafianiem w czarne. Ale wtedy myślę sobie nie o tym, jaki to jest zły samochód, jak strasznie mi się źle nim jeździ, tylko o tym, że była pewna grupa ludzi, którzy bardzo chcieli próbować samochody i mimo, że nie potrafili do końca tego robić, mimo, że nie mieli sprzętu, nie mieli urządzeń, może nawet odpowiedniego przygotowania, to jednak udało im się stworzyć samochód, który dla pewnej grupy ludzi mieszkających w Polsce, mieszkających na wsi, był niekiedy jedynym kontaktem z motoryzacją. I oni nie jeździli samochodami typu Mercedes G-klasa, nie jeździli żadnym Land Roverem, nie jeździli, myślę, że żadną terenową Toyotą. Dla nich to była przygoda, dla nich to było zupełnie inne spojrzenie na świat. Świat, w którym nie pada na głowę, świat, w którym mamy oparcie, świat, w którym możemy poczuć wolność, którą daje samochód. To, że to jest samochód rolniczy, myślę, że nie był to takim wielkim problemem dla tych osób, które w końcu były rolnikami i które miały trochę inne oczekiwania do życia. Dzisiaj nowoczesny ciągnik ma klimatyzację, wspomaganie,
Natomiast pomyślcie sobie, że w latach 70., 80. wielu rolników nie miało jeszcze nawet zwykłego ciągnika, a na pole, żeby zaorać, wyciągali po prostu konia i szli za nim. Czy to był ważny element motoryzacji? Ja uważam, że tak i myślę, że remontując ten samochód, właśnie to jest taki mały hołd dla tych wszystkich inżynierów, dla tych wszystkich konstruktorów, osób, które chciały zmotoryzować rolnictwo, chciały wprowadzić trochę nowoczesności w świat, który był im obcy, czyli dla rolników, dla osób na wsi. Udało się zaprojektować bardzo elegancką linię samochodu, który był dla 6 osób i towaru. Samochód, który, jak patrzę na jego pierwsze rysunki, widzę w nim bardzo ładny samochód. Samochód, który wyprzedzał swoje czasy. Niestety, rzeczywistość była taka, że nie mieliśmy porządnych inżynierów, osób, które potrafiłyby to zaprojektować, czy może zaprojektować tak, ale przenieść ten projekt na autentyczny samochód. To, co powstawało na początku, było wytworzone na trasach, które były przeznaczone do krótkich serii, a zostały po prezentacji na targach poznańskich. Prasy, które były przeznaczone do wykonywania kilkudziesięciu sztuk jakiegoś wytłoczki, były tłuczone w fabryce w Antoninku wielokrotnie, tak, że te samochody bardzo szybko zmieniały swój kształt, te tłuczniki się zużywały, ale chęć tworzenia samochodu była większa. Druga sprawa to to, że w zaprojektowanym samochodzie były ładne lampy, były inne klamki, natomiast co my mieliśmy? Zobaczcie, zderzak przejęty żywcem z Warszawy pick-up. Lampa, widzicie tę lampę na pewno, to jest Fiat 125P. Lampa, wszystkie samochody produkcji polskiej miały te lampy, z wyjątkiem dużego Fiata. Warszawa, Nysa, Żuk, Star, Jelcze, wszystkie miały te charakterystyczne lampy. Nie mieliśmy atrapy, ale zobaczcie, bez problemu można było siatkę taką ogrodzeniową odpowiednio zaadoptować i już była ładna atrapa. Ten egzemplarz jest takim jednym z pierwszych tarpanów, pochodzi z pierwszego roku produkcji. Różni się zdecydowanie od tamtego egzemplarza, który tam stoi. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że chyba żaden element by tak jeden do jednego nie pasował. Inny jest kształt maski, inne są zawiasy, inny jest błotnik, inne są przetłoczenia, nie ma tutaj charakterystycznego kierunkowskazu. Drzwi mają trochę inny sposób otwierania, kierownica przeniesiona jest z syreny. Deska, mimo że podobna, też jest przeniesiona, troszeczkę inaczej wygląda, inny rozkład klawiszy. To wszystko powodowało, że te samochody różniły się między sobą. Z jednej strony szybko wyrabiające się tłuczniki sprzyjały temu, żeby ten samochód ciągle się zmieniał, ciągle coś nowego wprowadzano. Natomiast prawda była taka, że między tymi samochodami były bardzo wielkie różnice, a ręczne klepanie powodowało, że zobaczcie linię tego samochodu. On niekoniecznie musiał ucierpieć, on po prostu na zdjęciach fabrycznych, te samochody były nowe, one już tak wyglądały. Czy to znaczy, że to była gorsza motoryzacja? Myślę, że rolnicy nie przechodzili do tych samochodów, nie patrzyli, czy jest równiutka szparka, czy jest dobrze zrobione. Dla nich najważniejsze było to, że ten samochód może jechać, może przewieźć ich. Dzisiaj znalezienie tarpana w ładnym stanie graniczy z cudem, bo te samochody nawet nie były dobrze zabezpieczone. Nikt w fabryce nie zadawał sobie trudu, aby ten samochód zabezpieczyć antykorozyjnie. I częstą sytuacją było to, że po 5-6 latach te samochody były już naprawdę przegniłe.